bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu telewizji Co Słychać. Przed nami gość, którego nie było, no powiedzmy sobie, dobrych parę lat, a ja nie wiem, czy nie od początku telewizji mojej Co Słychać, Panie Mirosławie. Nie miałem przyjemności, Panie Zbyszku, nigdy przebywania w tym Pana studio. Po raz pierwszy, oczywiście. Czyli medialną cnotę dzisiaj traci, proszę Państwa, Mirosław Krusiewicz, ale to nie jest zły zabieg, ponieważ dowiedzieliśmy się tutaj, i stąd zaproszenie Mirosława Krusiewicza do naszego studia, że ma zamiar być senatorem. Przede wszystkim powitajmy się, Mirku, bo no, jesteśmy na ty, nie ukrywajmy tego, od wielu lat. Od kochanka celuloidowej piłeczki jesteśmy już związani ze sobą, a to było ile lat temu? Oj, długo. Ze 24 albo 3. Na pewno tak. Kiedy powstawało Co Słychać, bo to był jeden z pierwszych chyba wywiadów. W międzyczasie jakiś turniej wygrałem w tenisa ziemnego pod Twoim patronatem. No także stąd historia naszej znajomości, jak to w piosence, prawda, jest długa, aczkolwiek nie mieszkamy zbyt daleko, ale jak widać za daleko, żebyśmy się przez te 8 lat istnienia telewizji spotkali. No może dlatego, że ja pracuję w Warszawie od 13 lat, no i te drogi nas trochę... Czyli dłużej pracujesz w Warszawie niż ja mam telewizję. No właśnie. No tak, ale zaszły zmiany w naszym powiecie. Mirosław Krusiewicz został przewodniczącym Rady Powiatu. No to już historia, Zbyszek, to już zaraz minęło. Ubiegły rok. No ale to było i wcześniej, prawda? No właśnie. To było i wcześniej, no ale jakiś czas ze dwie kadencje inna koalicja rządziła przecież, jak tak? Jak najbardziej. No właśnie. Pan redaktor wszystko wie i pamięta. No, tak jest. Staram się przynajmniej, mimo wieku. Drodzy Państwo, nasza rozmowa jest i podyktowana tym, że Mirosław Krusiewicz startuje na senatora RP z naszego okręgu. Proszę przypomnieć, jaki to jest okręg. Okręg numer 47, powiaty miński, węgrowski i garwoliński. Przede wszystkim ważny jest miński, tak? Bo jak tutaj wygramy dobrze, dużo, to i nam Węgrów nie będzie potrzebny i Garwolin. Tym bardziej, że powiat miński ma tyle mieszkańców, co Węgrów i Garwolin razem wzięte. Na pewno tak, natomiast no ja inaczej rozumuję. Uważam, że wszystkie powiaty są ważne, wszystkie gminy w tym okręgu są ważne. I o wszystkie zabiegam. No tak, ale tu 150 tysięcy, a tam... To 70-60 pewnie. Na pewno tak. No właśnie. I być może to też był pewien przyczynek do tego, aby komuś z powiatu mińskiego zaproponowano start w tych wyborach. Ale mówiły Mirku jaskółki, że ty tak się wcale nie przymierzałeś do tego kandydowania. Jak to się stało, że wreszcie kandydujesz? No bo nie było słychać rok temu, że Mirosław Krusiewicz będzie kandydował na senatora RP. Zawsze mówiłem, że jestem samorządowcem, oświatowcem i sportowcem. Aha. I od tej polityki na tym wyższym poziomie zawsze się odżegnywałem. Mówiłem, że interesuje mnie tylko tutaj to, co robię dla tego naszego społeczeństwa. Czyli najdalszy zasięg to województwo ewentualnie. To mi daje największe zadowolenie. Rozumiem. No przecież Mirosława Krusiewicza, jak opisywałem tutaj igrzyska samorządowe, to zresztą to był twój pomysł, prawda? Twoim pomysłem była Laura również, tak? No tak. No, to wszystkie pomysły, jeszcze jakieś był chyba kiedy pomysł sportowy, czyli igrzyska i Laura, czyli wszystkie konkurencje. Myślę, że fora sportowe. O, fora sportowe, tak. Co dwa lata, tak. Gdzie była no wspaniała inicjatywa do tej grupy ludzi związanych ze sportem, którym zależało ileś lat temu na poprawie bazy sportowej w naszym powiecie. I małymi krokami na dzień dzisiejszy mamy najlepszą bazę sportową w powiecie. Pamiętam tę dyskusję sprzed 10 lat. Najlepszą bazę jako powiat w województwie. Kiedy wszyscy mówili, gdyby była baza, powiat miński byłby w czołówce rozgrywek młodzieży na Mazowszu. No nie stało się tak, mimo bazy. O czym ja też ostatnio pisałem, ale myślę, że to kwestia przyszłości. Przyczyny są różne. No tak. Najważniejsze, że jest baza, że mamy możliwość, młodzież ma możliwość uprawiania kilkudziesięciu dyscyplin sportowych.
A więc praktycznie wszystko. I trener nie powie, nie mam bazy i słabo mam wyniki. Jak my byliśmy w wieku szkolnym, kolego redaktorze. No to ja wiem, jak uprawialiśmy sport. Na przykład ja zaczynałem grać w tenisa stołowego, to musiałem sobie te blaty od stołu przenieść na płotki, ustawić w ekonomię tutaj poblisko. I dopiero mogłem, czekając pół godziny, bo starsi grali, i dopiero mogłem grać. I być może dzięki temu również doszedłem do pewnych wyników sportowych. A więc trudne warunki sprzyjają ku temu, aby... I ta rakietka to też była taka wyrzeźbiona płytka z drewna, tak? Czy? Nie, już była, były rakietki, ale z okładzinami różnymi. No, były Wietnamki, były gąbki, natomiast jak już wspomniałeś o tych różnych wyrzynanych, wycinanych, no to oczywiście, badmintona na przykład, grałem też bardzo dobrze przez 30 lat praktycznie. W powiecie mińskim. No nie było rywala dla ciebie, tak. Natomiast też zaczynałem sobie gdzieś tam, wyplatałem siatkę do badmintona ze sznurków, ustawiałem, rysowało się boiska gdzieś tam na trawie albo na jakimś piachu i dopiero się grało. Słuchajcie, młodzieży kochana, bo to... Ja mówię, bo to może pachnieć herezją troszeczkę, co my opowiadamy dla nich, dla tych młodych, prawda? Bo teraz idzie się do sklepu sportowego, kupuje się najlepszy gatunku sprzęt, prawda? No i kwestia tylko umiejętności. Zawsze teraz tłumaczę, że gdybym miał kiedyś takie warunki jak dzisiejsza młodzież uprawiania sportu i nie tylko ja, wielu innych tutaj moich kolegów, z którymi tam rywalizowaliśmy, to na pewno te osiągnięcia by były na pewno o wiele, wiele lepsze niż... Tak, proszę Państwa, to było i jesteśmy w 2019 roku, nie ukrywajmy tego. Ja już mam ponad 60, Mirek prawie. No, jeszcze trochę mi brakuje. Postarzałem się sobie. Rocznik, który, przyznaj się tutaj... 60, najlepszy. Elektoratowi. No tak, no to ty jesteś w roczniku mojej żony. 60 rocznik to też dobry rocznik. Dobry. Ale 57 był trochę lepszy. Natomiast jeszcze troszeczkę brakuje, niewiele, ale proszę Państwa, biorąc pod uwagę długość życia Polaków również, i długość życia mężczyzn też przyrasta mimo wszystko, to jeszcze dużo przed nami, a szczególnie przed tym człowiekiem, który, jak widzą Państwo, zaczynał od prac społecznych, takich delikatnych powiedzmy, potem awansował politycznie, najpierw na szczeblu powiatu, radnym miasta byłeś. Znaczy, myślę, że Zbyszek o tej mojej pracy oświatowej. No dyrektora należałoby piątki, prawda, zacząć. No raczej jestem kojarzony z oświatą, tak? Dobrze, że przypomniałeś. Zaczynałem w Mrozach w szkole zbiorczej gminnej. Bardzo dobrą lekcję miałem w tym czasie przez wiele lat. W Mrozach żonę poznałem. Później było Zamienie, już przez rok czasu byłem dyrektorem Zamienia. Kiedyś Mrozy to była firma szkolna, była światowa firma. Tak. Natomiast z wielkim sentymentem Zamienie również wspominam, to były super, można powiedzieć, rok i miesiąc pracowałem, ale mam bardzo dobre wspomnienia. No i później Piątka. No i Piątka, duża szkoła, duży skok od razu, wiele problemów, bo wtedy jeszcze nie było takich pieniędzy jak teraz, o wszystko trzeba było zabiegać. Ale już zbiorczych szkoły wtedy nie było w Piątce, jak byłeś dyrektor. To już była taka normalna, duża, prawie 1200 uczniów, także... To ty nie tylko Nowy Świat cały chodził, ale jeszcze i okoliczne chyba miejscowości, troszeczkę. Trochę jeszcze tak. A więc od nauczyciela, poprzez działacza, poprzez radnego, poprzez przewodniczącego Rady Powiatu, poprzez... No właśnie. I teraz ostatnia o tej pracy troszeczkę dwa, trzy zdania porozmawiajmy, bo przecież 13 lat temu zostałeś... Dyrektorem Departamentu, to się tak ładnie nazywa, Departamentu Edukacji Publicznej i sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. A wójtom tłumaczę, mówcie, że ja jestem od oświaty i sportu.
No to tak w skrócie, tak. No bo wiadomo, że Mirosława Krusiewicza można spotkać przy rozdawaniu różnych nagród i sportowych, i w różnych miejscowościach, i migawki telewizyjne, tudzież u mnie również w Co Słychać i w naszej telewizji byłeś. To znaczy w studiu nie, ale jednak na ekranie telewizji bywałeś. Co tu dużo mówić, co tu dużo mówić. To znaczy kamera mi się na pewno nie psuła, kiedy ty występowałeś. No z racji obowiązków. Tak, musiałem gdzieś się przewijać. Tak jest. No i, że tak powiem, mam takie może złudne pytanie, ale czy ci nie lepiej tam siedzieć na tym dyrektorskim stołku, niż zostać senatorem? Ciepły stołek, wypielęgnowany przez 13 lat. No, piastuje trudne stanowisko, mm-hmm. odpowiedzialne, bo to jest oświata regionalna. Wbrew pozorom, tak. To jest oświata regionalna. Tak. A więc szkoły i jednostki oświatowe. Przerwę na chwilę. Ten medyk nasz jest pod waszą kuratelą. No jeżeli chodzi o Mińsk, tak. Tak. Policjalna medyczna i biblioteka pedagogiczna. A, i pedagogiczna. To jest moje. To są dwie instytucje. Wszystkich jednostek oświatowych, wszystkich dyrektorów, tak, podległych szkół, no to jest prawie 100. Całe doskonalenie zawodowe nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, szkoły medyczne, szkoły, ośrodki. Czy to nie jest ciepła posadka? Szkoły szkolne, znaczy przyszpitalne, tak. Ośrodki szkolno-wychowawcze. No to dużo tego rzeczywiście. No tego jest dużo. No i jako w imieniu marszałka jestem organem prowadzącym tak. dla tych szkół. Z całą, można powiedzieć... Czy wyjeżdżasz, badasz wszystkie rzeczy te związane właśnie z opieką nad tymi szkołami. Tak, kontrola, budżety, tak. Także jest tego dużo. Strajki nauczycieli, reforma oświaty. To trzeci raz zapytam, to nie jest ciepła posadka? To jest jedna część. Druga to jest taka działka inwestycje sportowe, a więc baza sportowa, hale, sale, boiska, lodowiska i współpraca z organizacjami pozarządowymi. Też. A więc następne ileś tam milionów budżetu. I trzecia jeszcze działka to są fundusze unijne, a więc na przykład stypendia unijne dla uczniów, takie dla zdolnych uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, na przykład jeszcze doposażenie pracowni komputerowych, pracowni szkolnictwa zawodowego, a to następne tam. Kto by pomyślał, że marszałek województwa mazowieckiego przez dyrektora zawiaduje takimi milionami złotych przecież, tak? Bo to są w grę wchodzą chyba miliony złotych, poważne. No ja myślę, że to będzie te 300-400 milionów. No właśnie, to jest spore pieniądze. Są. Tak. To znaczy jeszcze, no, przepraszam, czwarty raz. Czyli to nie jest ciepła posadka. Ale ja lubię. Czy ciepła? No bo ja tak jestem mówi się, oświatowcem, tak. sportowcem, a więc praktycznie moje stanowisko jest merytoryczne, no, oświata i sport. Tak. No, trochę polityczne również. Na pewno. Bo jeżeli chodzi o Mazowsze, jest jakaś koalicja w Sejmiku, tak. która po prostu tym województwem rządzi i która wyznacza jakąś strategię rozwoju. No i gdybyś, przepraszam, nie był członkiem Platformy. Marszałkowie mają swoich dyrektorów. No pewnie. No tak. Jesteś członkiem Platformy, awansowałeś na to stanowisko, krótko mówiąc, prawda? Bo gdybyś był członkiem PiS-u, pewnie byś nie awansował na to stanowisko. No, myślę, że nie. Chyba, że była inna koalicja. Na pewno. No właśnie. Dobrze. Rozumiem, proszę Państwa, i Państwo też chyba zrozumieli, że Mirosław Krusiewicz, chcąc, nie chcąc, nie wiem, zaraz zapytamy, kandydować na senatora Rzeczpospolitej naszej, polskiej, będzie musiał, jeśli dostanie się, zrezygnować z tego stanowiska, tak? Czy nie? Taką decyzję podjąłem w momencie, gdy taką propozycję otrzymałem. Musiałem się naradzić z rodziną i musiałem tę trudną decyzję podjąć. No, nie była to łatwa decyzja? Nie, no po kilku dniach, tak, za i przeciw, podjąłem. No i mam nadzieję, że ten argument zrób coś dla kraju przeważył. O, i chciałem o to zapytać właśnie, co przeważyło? Staram się po prostu walczyć jak sportowiec. Zdaję sobie sprawę ze swojej tutaj trudnej sytuacji. Tak, bo moja sytuacja
tak moją moim kontrkandydatem jest pani, kobieta. Pani wicemarszałek Senatu, tak. Którą się znamy, tak. Z którą razem studiowaliśmy. To jest mocna kandydatka, powiedzmy sobie mocna szczerze. Mocna kandydatura, oczywiście. Natomiast, tak jak w sporcie, wszystko jest możliwe i różne sensacje też się zdarzają. Tak jest. I dlaczego mielibyśmy nie zrobić takiego newsa i sensacji w skali kraju? Bo to naprawdę by była sensacja w skali kraju. A czy patrzyłeś, tak. Czy w Senacie są fachowcy twojego typu, czy raczej nie ma, raczej więcej prawników? Na pewno są osoby tak bardzo dobrze przygotowane, ale również są osoby przypadkowe, tak. które po prostu otrzymują tak na linii partyjnej klucza politycznego, gdzieś tam uzyskują zaufanie. Na pewno nie powinno być tak. W sumie Senat jesteście troszkę jako podobni, bo pani senator jest z kulturą związana bardzo. Ty z oświatą i ze sportem. Właściwie gdybyście weszli oboje, to by było najlepiej, bo była kultura, oświata i sport. No ale... No niestety tak nie można. Tak nie chyba, można. Żeby były okręgi mniejsze, a więc na przykład. Ale jakaś dobra wiadomość ostatnio przyszła do pana, panie kandydacie na senatora. No nie wiem, o czym pan redaktor... Że nie tylko dwoje startujecie. No tak. A czy to dobra wiadomość? Niedobra. Nie wiem, no. Zobaczymy. No podobno ta osoba trzecia jest tak zbliżona do prawicy właśnie. Ja myślę, że i ta trzecia, i ta czwarta, bo to cztery osoby. Cztery osoby w ogóle, tak? Kandydują. Zobaczymy, czas pokaże. Czyli w sumie jeśli tam będzie trochę tłoku, to dla ciebie otwiera się jakaś furtka. Tak? Myślę, że tak. Że... No ale wiem z natury rzeczy, że ty jesteś jednak mimo wszystko prawicowy, wiesz, tak znając twoje poglądy, to może ty powinieneś na troszeczkę na lewicę przejść, jakieś poglądy lewicowe pogłosić tutaj troszeczkę, no, przed wyborami. Może byś dostał poparcie lewicy bardziej. No liczę bardzo na poparcie wszystkich sił, tak. Takich, bo samemu to niestety tego sukcesu nie można osiągnąć, a więc liczę na wszystkie ugrupowania, wszystkie stowarzyszenia i kulturalne, i sportowe. No i te osoby, które się znają. Z którymi przez tyle lat współpracowałem, które tworzyłem nawet, jak szkolne związki sportowe, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, LZS-y, pracowałem na przykład, AZS-om pomagałem. Tak. Także praktycznie, jeżeli chodzi o związki sportowe, no to bardzo na te stowarzyszenia liczę. Ale panie Zbyszku, ostatnio mi się zdarza również uczestniczyć w wielu imprezach kulturalnych. O! A więc trochę się staram... Wejść w ogródek pani senator. To duże, a więc rozwój duchowy człowieka. Tak. No chociażby ostatnio przy występie Natalii Kukulskiej widziałem zdjęcia. Tutaj przyjemność tak uścisnąć rękę. Tak. Zawodowa artystka. Tak. Pani Natalii, ale również gdzieś tam się spotykam na konkursach takich śpiewaczek, kół gospodyń wiejskich na przykład, a więc ta kultura ludowa też nie jest mi obca. Tak jest. Ja o tym wiem. Proszę Państwa, rozmawiam z panem Krusiewiczem, z Mirkiem Krusiewiczem, nie dlatego, że no, może chciałbym nawet, żeby wygrał Mińszczanin, no powiedzmy sobie szczerze. Nie dlatego, że go znam tyle lat, nawet nie dlatego. Ale proszę Państwa, musisz mi dzisiaj coś obiecać, że jak wygrasz, będziesz współpracował z prasą. Znaczy, ja nie pamiętam, zawsze współpracowałem. Ale nie, bo ludzie się zmieniają, powiedz, że się nie zmienisz. Nie, te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że mam że nie zmienisz się. Stabilność poglądów, tak, że gdzieś, jeżeli tak. Komuś tak... Do kogoś mam zaufanie, tak. I wiem, że... Niezależnie od opcji politycznej. Tak. No to tutaj po prostu na mnie może polegać i zawsze współpracowałem, nawet dzieląc jakieś pieniądze tak. dla organizacji tak. pozarządowych, współpracując z wójtami, z burmistrzami. Tak. Nie patrzyłem na barwy polityczne, tylko zawsze na potrzeby Dobro. Dzieci, młodzieży, tak. społeczeństwa. Proszę Państwa, ja się, Mirku, bardzo przepraszam za to pytanie, bo ja musiałem to pytanie i zapewnienie Mirosława tutaj zdobyć, ponieważ 4 lata temu pani senator
statutująca na panią senator Koc, obiecała mi dużą współpracę. I przez 4 lata nie było żadnej. Więc ja to musiałem powiedzieć dzisiaj, z uwagi na to, że jeśli państwo wybierają, patrzcie na tych ludzi, którzy tylko obiecują i na tych, którzy obiecują i wykonują to, co obiecują. To jest duża różnica. Obiecywać, a jeszcze do tego wykonać. No, myślę, Zbyszku, że to zaufanie społeczne, którym tutaj mieszkańcy miasta, powiatu mnie obdarzają od wielu, wielu lat, przecież jestem radnym powiatowym od samego początku, no to mam wielką satysfakcję przez tyle kadencji, pełniąc różne funkcje, no, najprzeróżniejsze, od członka zarządu poprzez przewodniczących komisji, przewodniczących rad powiatu, no ale również w 90 roku, tak, rok transformacji ustrojowej, a również byłem no, jednym z najmłodszych radnych, byłem również przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Społecznej, Ochrony Zdrowia. Wtedy zaczynałem walczyć o korty tenisowe, o sale sportowe. Przy tej całej mizerii ówczesnej. No pamiętam. To były śmieszne sytuacje wtedy. Bo ja w 1988 roku, proszę państwa, tutaj wszedłem na te tereny, prawda, jako dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, jeszcze Technikum Rolniczego w Janowie. Przecież to był 1988 rok i chyba zaraźmy się spotkali, niedługo zresztą. Chyba tak, no bo ja też tą żyłkę sportu miałeś, na jakimś turnieju tenisa stołowego. No prowadziłem młodzież przede wszystkim też. A ja wtedy gdzieś na komisjach walczyłem o korty tenisowe, których nie było, a były takie panie radne, które mówiły, korty tenisowe to są dla elity. A ja tłumaczę, no przecież Ruscy przyjeżdżają, można rakietę kupić za 5 zł, piłeczkę za złotówkę i można grać. To jest elita. A teraz nie wyobrażamy sobie jako mieszkańcy miasta czy powiatu, żeby tutaj u nas nie było kortów tenisowych. Takie ośrodki zresztą powstają prywatne. Ależ oczywiście. Tutaj przy Dąbrówki też ośrodek przecież powstaje. Tak. Proszę państwa, tyle, bo nie chcemy państwa zanudzić. Chciałem, żeby to był taki otwarta, szczera rozmowa z Mirkiem Krusiewiczem, bo to też jest otwarty i szczery człowiek. I skoro inni zawodzą, to może on nie zawiedzie. Będziemy się starali, Zbyszku. Czy do wycieczkę do Senatu pojedziemy? Na pewno. Zorganizujesz. Na pewno. No widzą państwo. Dopóki. Można żartować z Mirkiem. Tak jak powiedział święty Augustyn. Tak. Dopóki walczymy, jesteśmy zwycięzcami. Tylko on walczył z własnym brzuchem. Miał nawet wyrąbane tutaj takie miejsce przy stole, żeby wszystko swoje włożyć. No ale my jesteśmy szczupli, bo jesteśmy sportowcami, prawda? I to nas różni od świętego Augustyna. Wszyscy jesteśmy święci, proszę państwa, bo się męczymy na tym świecie, ale wybierajmy naprawdę takich ludzi, do których mamy zaufanie, do których możemy potem podejść i powiedzieć, słuchaj Krusiewicz, obiecałeś to i to, zobacz i nie zrobiłeś. Zrób to, proszę cię. Będziemy mieli śmiałość do niego, prawda? Do naszego człowieka. Mam nadzieję. Do naszego człowieka i wybierzmy takich, którzy się nie wywyższą nigdy. A ja wiem, że Mirek nigdy, nawet będąc senatorem, się nie wywyższy. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Życzę powodzenia. Dziękuję. Do widzenia państwu. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.